Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Kinga. Patrzcie co mam. Dzisiaj zrobimy sobie test kosmetyków Belle ze współpracą z Gen Z. I mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produktów. To nie są wszystkie produkty, które możecie znaleźć w tej kolekcji, ale wzięłam sobie te takie najciekawsze, te które najbardziej mnie zainteresowały. I tak, mamy tutaj jeszcze w pudełkach, bo te pudełka mi się bardzo podobają, bardzo są ładne, do brwi maskarę w kolorze brownie i mamy taką standardową szczoteczkę. Był jeszcze przezroczysty chyba i do blondu. Ja wolę sobie robić takie trochę ciemniejsze brwi, także wzięłam sobie ten ciemniejszy kolor. Dalej mam maskarę i wzięłam sobie, słuchajcie, żółtą maskarę, bo jestem jej mega, mega ciekawa. Były jeszcze inne kolory, ale żółtego akurat nie miałam, więc wybrałam sobie żółtą i maskara wygląda tak. Taką mamy szczoteczkę. Jest to szczoteczka silikonowa i no mówię, jestem mega jej ciekawa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na oczach. Oprócz tego mam dwa lip linery, czyli dwie konturówki w kolorach Work i Slay. Work, z tego co pamiętam, to jest taki typowy nudziak, ciemny nudziak. I słuchajcie, nie brałam pomadek, wzięłam sobie tylko konturówki, bo konturówką też mogę sobie zrobić całe usta. A i ceny, zapomniałam o cenach. Tak, do brwi, maskara do brwi kosztowała 19,99, tusz kosztował 24,99, konturówki kosztowały 19,99, a pomadki kosztowały 24,99. I mam jeszcze 03 Slay. Ona mi się rzuciła w oczy. Ona ma taki trochę wiśniowy, taki śliwkowy, taki bardzo, taka śliwka to jest, więc wzięłam jeszcze ten kolor. Na wystawce bardzo ładnie wyglądała, więc stwierdziłam, że wezmę sobie taki kolor. I coś, czego jestem najbardziej ciekawa, czyli trzy eyelinery. Pierwszy kolor, czyli 02. Nie, najpierw zaczniemy od jedynki. 01, czyli Be You Not Them. To jest niebieski, otwórz się. Tak wygląda pudełeczko, słoiczek. I tak wygląda kolor. On jest taki trochę fioletowo-niebieski. Następnie mam kolor You Can't Stop Me, czyli 02, zielony. I tak wygląda kolorek. I mam 04 Be Fearless, czyli taki pomarańczo czerwono-róż. Też bardzo ładny. I razem one wyglądają w ten sposób. Jak widzicie, one są całe niebieskie. Wszystkie są takie same. A w środku przy napisie Gen Z mają jakby swoje kolorki. Także mega, naprawdę mega mi się podoba w ogóle cały wygląd tych kosmetyków. Bardzo są ładne. I cena, jeden kosztował 24,99, dlatego wziąłam sobie tylko trzy. Za wszystkie te kosmetyki zapłaciłam 160 zł za 7 kosmetyków. Więc dużo, mało, sami ocencie. Bazę twarzy mam już zrobioną, zrobiłam sobie poza kamerą, żeby już mieć, wiecie, na gotowo. I oczywiście zaczniemy sobie od brwi, bo brwi jeszcze nie mam gotowych. Dla tych, co jeszcze nie oglądali moich poprzednich filmów, ja mam brwi permanentne, więc ja je zawsze sobie tylko podkoloryzowuję. Podkreślam ich kolor. Spoko, on jest taki półprzezroczysty jakby, więc lecę z brwiami. No, tak jak mówiłam, on jakiegoś wielkiego krycia nie ma, ale można to krycie sobie dokładać. Teraz zrobiłam sobie drugą warstwę. I tak wygląda brew. Tam pieski się bawią w tle, to się tym nie przejmujcie. Powiem wam, że fajne. Podoba mi się, że można sobie jakby dozować to krycie. I jeżeli chodzi o zastyganie, to zdecydowanie zastyga. Ale jeżeli chodzi o trwałość, wiecie, że te włoski są wyczesane i tak zostają średnio. Sobie wyczesałam te włosy, ale no nie zostały w tych miejscach, w których miały zostać. Ale powiem wam, że ja lubię taki efekt, taki, że one nie są jakby mega wyczesane w górę, tylko one są takie wyczesane, ale już takie opadnięte bardziej. Spoko to wygląda. Tak, przejdziemy teraz do gwoździa dzisiejszego filmu, czyli eyelinerów kolorowych, ale zanim to przypominam tylko o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Także łapka w górę dla zasięgu i dla mojej motywacji oraz możecie napisać w komentarzach, czy testowaliście już te kosmetyki, bo one są już chwilkę na półkach, czy w ogóle oglądacie Gen Z. Ja przyznam się wam, że średnio oglądam YouTube'a. No i przechodzimy do eyelinerów kolorowych. Nie mam pojęcia, co na tych oczach mam zrobić, szczerze mówiąc. Wzięłam sobie różne pędzelki też do tych. Zobaczymy, co będzie najlepszym, czym będzie się to najlepiej nakładało. To ogólnie są pędzelki do paznokci, ale one są najbardziej precyzyjne i tak dalej, i tak dalej. Więc wezmę sobie na początek biały pędzelek. Myślę, że po prostu pójdę na żywioł. Trochę was jeszcze zbliżę, żebyście więcej widzieli. I co? Myślę, że możemy zaczynać. Zacznę sobie od tego kolorku, czyli Be Fearless 04. Jestem go najbardziej ciekawa, bo najbardziej mi się ten kolorek podoba.
jest prześliczny według mnie. Jak widzicie, jak w ogóle jeszcze nic nie dotykałam, w ogóle nic z nimi nie robiłam. Także jestem ciekawa, czy do nich wody trzeba będzie dodawać, ale z tego co widzę, to nie. Dobra, i zrobię sobie swatcha na ręku. Mhm. Myślę, że po prostu nałożę go sobie na oczy i zobaczymy, jak to działa. Później zobaczymy, czy to zastygnie. A ja chyba zacznę po prostu od jakiejś kreski, coś tam, coś tu wykombinuję. Powiem wam trochę ciężko, nie wiem, czy to jest kwestia pędzelka, czy kwestia produktu. Wiecie co, ten produkt jest taki, jakby to powiedzieć, on jest taki bardzo, bardzo kremowy. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o eyelinery, to używam albo w pisaku, albo w kałamarzu tym takim zwykłym. I one są bardzo lejące. Takich eyelinerów w kremie praktycznie nie używam, bo nie umiem, nigdy nie umiałam nimi się obsługiwać. Krecie ma fajne. Podoba mi się. Fajne. I to jest chyba kwestia tego pędzelka. Wiecie, co sobie zmienił po prostu pędzelek na jakiś mniejszy. I zobaczę jeszcze, jak to tym będzie działać. No, chyba za duży pędzelek wzięłam, bo tym mi się trochę łatwiej robi. Okej. Okay. I like that. Zastygło. Czyli zastyga, czyli będzie się trzymać. Wow. Fajne. Podoba mi się. Naprawdę jest spoko. Jest bardzo spoko. Bardzo mi się to podoba. I ten kolor jest taki ładny. Co myślicie? Ładny kolor, nie? Zrobię sobie teraz drugą kreskę. Postaram się, żeby była mniej więcej równa. Trochę nie są równe. Z tego ogólnie co widzę, ja bym mogła nawet tym zrobić rzęsy. Ej, mega. Ogólnie myślę, że to można też używać tego jako bazę pod cienie lub jako same cienie. Co tu się stało z tymi kreskami? Ta jest ładna, ta jest jakaś tragiczna. Nie wiem, co tu się stało. Masakra. Musicie mi wybaczyć, że coś to będzie krzywo. Ja pierwszy raz w ogóle korzystam z takich eyelinerów. No dobra, no. Mniej więcej to wygląda. To jest najważniejsze, żeby mniej więcej to było podobne. Trochę mam wrażenie, że jak tutaj nałożyłam trochę więcej, to one się jakby trochę pokruszyły. Ale ten kolor mi normalnie... Wow. Piękny jest ten kolor. Jest taki hypnotizing. Wczoraj chyba, tak? Nie, przedwczoraj był top model. No i dobra. Jeżeli chodzi o ten kolorek, to myślę, że go mamy. Idę teraz tak, idę po chusteczkę mokrą i wytrę sobie pędzelek. Dobra, pędzelek mamy czysty i przejdziemy sobie teraz do zielonego. I coś zaraz wymyślę, co my tu z tym zielonym zrobimy. Mają fajne pigmentacje, mega mi się to podoba. I zrobię sobie tutaj jakieś kreseczki też małe. On jest trochę mniej widoczny, ale ogólnie go widać. I podoba mi się to połączenie tego zielonego z tym pomarańczowym. Ja to normalnie będę odkrywać swoje nowe, wiecie, jak to się mówi, swoje nowe... Wiecie, o co chodzi. No słuchajcie, mega mi się to podoba. Zielone dam sobie jeszcze... O, tak sobie zrobię. Ej, bardzo mi się podoba to połączenie kolorów. Bardzo. W życiu bym nie powiedziała, że taki zielony z takim pomarańczowym może ładnie wyglądać. W sensie u mnie, jakby na twarzy, nie? Normalnie nie wierzę. Teraz muszę gdzieś jeszcze ten niebieski wcisnąć, żeby przetestować wszystko. Także zielony, wow, super. Albo wiecie co? Nie, mi się to tak podoba. Ja tutaj więcej nic nie będę dodawać. Jeżeli zobaczymy sobie tylko niebieski na ręku, one są bardzo kremowe. No, powiem wam, fajnie, mega mi się to podoba. I słuchajcie, ogólnie to tak, mam ten żółty tusz. I ja wam powiem tak, ja chcę go przetestować w inny sposób, dlatego sobie wytuszuję teraz rzęsy zwykłym tuszem i przejdziemy do pomadki, a później sobie zmarzę i jedną pomadkę i oczy i zrobimy coś innego tym właśnie żółtym tuszem. No i dobra, mam wytuszowane rzęsy. Zrobię wam teraz takie przebitki ładne na te oczy. Te eyelinery mi się mega podobają. W ogóle to połączenie kolorów, tak jak już wam mówiłam, jest prześliczne. Eyeliner jeden kosztuje 24,99, tak jak już wam wcześniej mówiłam, więc myślę, że mega spoko cena za taką jakość. Są fajnie napigmentowane i są ładnie kremowe, do tego zastygają, więc to jest kolejny plus. No i teraz przejdziemy sobie do tych lip linerów, czyli do konturówek do ust. Tak jak mówiłam wam już wcześniej, mam dwa kolorki. Do tego luku wezmę sobie po prostu tą taką śliweczkę, czyli numer 03. Mam trochę suche usta. Dobra, pomalowałam sobie te usta. Jeżeli chodzi o tą konturówkę, no jak widzicie, ja sobie pomalowałam całe tą konturówką. Kolor mi się bardzo podoba. Lubię takie kolory nosić właśnie jesienią. No jest sucha, jak to niektóre konturówki, ale nie jest zła. I nawet całkiem pasuje ten kolor do tych oczu.
Tak, całkiem, wiecie. Nie jest zła, bardzo mi się podoba kolor. Pigment jest spoko, mówię, trochę jest sucha, ale mam dzisiaj strasznie suche usta, nie wiem czemu. Nie jest zła, nie, no podoba mi się, jest spoko, naprawdę jest spoko. Nie jest to mój ulubieniec z tej kolekcji. Tak jak mówiłam, nie mam wszystkich rzeczy, bo już bym się nie wypłaciła po prostu, ale jak na taką konturówkę za 19,99 jest git. Możecie dać znać w komentarzach, co myślicie o tym makijażu, a ja zmazuję i bierzemy się za drugi makijaż. Dobra, oczy zmazane, trochę mam czerwone, musiałam trochę potrzeć, bo nie chciało się tak szybko zmazać. Ale tak, teraz sobie przetestujemy ten tusz i słuchajcie, nie wiem czy widzieliście, ale jakiś czas temu był taki, nie wiem czy to można nazwać trendem, że brało się tusze kolorowe albo zwykłe i tak się jakby przejeżdżało po powiece i on taki fajny, jakby to powiedzieć, no taki fajny bardzo efekt dawał i chciałabym to wypróbować właśnie z tym żółtym tuszem, także myślę, że po prostu przejdę do tego, tylko was zbliżę oczywiście, żebyście więcej widzieli. I słuchajcie, bierze się tusz, trochę się boję tego, strasznie duża szczoteczka w porównaniu do moich oczu, widzicie, ja mam strasznie małe oczy. Czekajcie na może więcej. No nie wiem. O, jeszcze sobie... A, ale mi oko teraz łzawie, o kurde. Aha. Dobra, nie. Zrobimy to jeszcze inaczej. Nie, to mi się nie podoba. Nie, dobra, zmazuję. Zrobimy to jeszcze inaczej. On ma za jakby za ta szczoteczka, te kolce, nie, od szczoteczki, one są strasznie mocne i to mnie tak zabolało w oko, że aż mi łezka poleciała. Ale słuchajcie, widziałam na TikToku, albo moja siostra mi to wysyłała, że jak się pomaluje rzęsy normalnie, zwykłym tuszem, to końcówki rzęs można sobie zrobić właśnie na jakiś kolor i to bardzo fajnie wygląda. Także tak to sobie zrobimy. Jestem mega ciekawa tego tuszu, bo żółtego nigdy nie używałam. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o ten tusz, to jest tusz z Essence Lash Princess. I teraz pytanie, czy ja to mam nałożyć na aż jak rzęsy są mokre? A dobra, spróbujemy. Zrobimy jedną stronę, jak są rzęsy mokre, na drugiej stronie, jak są rzęsy suche. Także tusz. Nie, chyba muszą wyschnąć. No dobra, to poczekam, aż rzęsy mi wyschną i zaraz do was wracam. Dobra, rzęsy, chciałam powiedzieć, wystygły, wysuszyły się, także biorę jeszcze raz tusz. No nie podoba mi się ten efekt. Wziąłam sobie, o, wiecie, tą taką na końcówkę trochę więcej tego tuszu i tą samą końcówką. Nie wiem, czy po prostu ja chyba nie lubię takich żółtych rzęs, takich jasnych, wiecie, tak samo białe rzęsy, nie rozumiem. Znaczy, mi się to po prostu nie podoba. Domyślam się, że są zwolennicy i przeciwnicy tego. No mówię, mi się to nie podoba, takie jasne rzęsy. Co myślimy na ten temat? Wyglądam po prostu jakbym miała jakieś takie brudne, nie wiem, tak, nie podoba mi się to w ogóle. Czy znaczy się... Tak, zobaczę na ręce. No. Może takie tusze ciężko się robi, tak? Takie właśnie żółte albo jakieś jasne kolory. No nie, mi się to ogólnie nie podoba. Jakoś nie... Przejdziemy jeszcze do pomadki. Tym razem wezmę sobie ten 01 kolorek, ten taki bardziej nudowy. No i ten kolor też mi się podoba. Ja w ogóle strasznie lubię nudowe usta. Podobają mi się te konturówki. Oprócz tego, że mam strasznie suche usta, to są spoko. Co ja bym dodała w tej kolekcji? Na pewno dodałabym jeszcze zwykły eyeliner, a nie tylko kolorowy, ale rozumiem, że takie było założenie, że robią kolorowe kosmetyki, bardziej właśnie w kolorach neonów, w pastelowych kolorach, także spoko. Ale jak ja bym taką kolekcję robiła, to bym dorzuciła też eyeliner zwykły czarny lub brązowy. No i słuchajcie, przetestowałam kosmetyki Belle ze współpracy z Gen Z. Te na tyle, na ile było mnie stać, jeżeli chodzi o pieniądze. I tak, po kolei sobie będziemy oceniać, czyli maskara do brwi. Spoko, lubię, lubimy się, polubiliśmy się. Bardzo fajna. Bardzo mi się podoba to, że można budować krycie, tak? Czyli na początku mamy takie jakby półprzezroczyste, ale razem z kolejnym nałożeniem to krycie się buduje. To mi się bardzo podoba w tym. Także jeżeli mam to oceniać w skali od 1 do 10, to daję temu 9, bo mega mi się podoba. Kolor jest fajny, bardzo mi pasuje. Bardzo mi się podoba. 9 dla maskary do brwi. Następnie nasze trzy eyelinery, które są
w cudownych kolorach. Naprawdę bardzo mi się podobają, są super kremowe, a zastygają, także naprawdę fajnie. Jedyne co zauważyłam, to, że przy nałożeniu, wiecie, kilku warstw robią się takie, to nie są grudki, ale robi się takie, wiecie, takie popękania, więc to według mnie jest troszeczkę minus. I tak jak mówiłam, ja bym tutaj włożyła w tych eyelinerach jeszcze kolory typu brązowy lub czarny, tak żeby, wiecie, żeby było dla każdego, bo nie każdy lubi takie kolorowe eyelinery. Są jeszcze dwa kolory, nie pamiętam jakie, chyba różowy i żółty, chyba tak, chyba jeszcze różowy i żółty. I temu daję spokojnie także dziewiątkę. Tak jak mówiłam, minus za to, że po prostu przy większej ilości warstw robią się popękania, ale bardzo przyjemne, fajnie się z nim pracuje, także dziewiąteczka dla eyelinerów. Ten tusz. Nie wiem, co o nim myśleć. Mi się szczerze nie podoba. Zobaczę sobie jeszcze raz na ręku. Nie, jakoś tak... No jest ten żółty, tak, ale ja po prostu nie lubię takich tuszy. Może do jakiegoś takiego makijażu bardziej artystycznego, spoko, może tego użyję jeszcze, ale tak, żebym miała to na przykład sobie pomalować tak, tak o. Testowałam, chyba w tym roku będziecie mieli, testowałam kosmetyki z Lovely. Kiedyś to oni też tam mieli właśnie takie kolorowe tusze, niebieskie i zielone miałam. Nie, różowy i zielony miałam, albo fioletowy i zielony. I tamte tusze mi się fajnie, bardzo podobały i chętnie noszę, chętnie nakładam sobie te na przykład zielone dolne rzęsy. Tutaj raczej nie będę używać go na co dzień, ale do makijaży artystycznych czemu nie? Na razie temu tuszowi daję 4. No i konturówki. Kolory są śliczne, bardzo mi się podobają te kolory. Są jeszcze dwie. Oprócz tego można go dokupić pomadki. Fajnie się je nakłada, bardzo prosto. Lip linerem, konturówką mogę dać spokojnie 7. Są spoko i można tego używać również jako pomadki. Także 7. Nie jest to, wiecie, wow, nie jest to jakieś bardzo złe, także 7, 7,5 może. O, dajemy 7,5 im. Także to były konturówki i to było wszystko, co kupiłam z tej kolekcji. Na pewno wracam po eyelinery kolejne i to chyba wszystko, po co będę wracać. Więc całą kolekcję Belle ze współpracy z Gen Z daję im ocenę taką, wiecie, całej tego, co wypróbowałam, 7. Czyli 7 na 10 dla całych wszystkich kosmetyków, tych, które tutaj mam i według mnie są warte kupienia, także lećcie do Biedronki. I tą oto oceną kończę dzisiejszy film, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Każda łapka w górę to jest plus jeden do motywacji dla mnie, także łapki w górę bardzo się przydają. Pamiętajcie także o komentarzu dla zasięgu, dajcie znać, czy testowaliście już te kosmetyki i które są Waszymi ulubionymi. Pamiętajcie również, żeby wpaść na mojego Instagrama Kinga Beauty, tam na pewno pojawi się niedługo jakiś makijaż, albo już się pojawił tymi oto eyelinerami, bo mega mi się podobają. I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!